W Excelu nie ma niestety funkcji ani min jeżeli, ani max jeżeli. Trzeba te funkcje budować korzystając z różnych innych funkcji. W częściach 97, 98 i 164 pokazywałem, jak budować formuły, które będą służyły do wyszukania najwyższej wartości warunkowo z jednym albo z wieloma kryteriami. W części 164 pokazywałem taką formułę, którą trzeba było zatwierdzać tablicowo. W komentarzach pod tym filmikiem Nawilis2 zapytał, a jak przerobić tę formułę, aby pokazywała wartość najniższą? Nie jest to takie hop-siup. Spójrz, jeżeli przerobię max na min i zatwierdzę naciskając Ctrl-Shift-Enter, to formuła zadziała, ale wyświetla wartość 0. Czemu tak się dzieje? Ponieważ ta operacja, która tu jest w środku, z tej operacji powstanie tablica, w której znajdują się zera oraz ceny dla wybranego w komórce B2 produktu. Jako że funkcja min wybiera wartość najniższą, to zawsze spośród tych wartości wybierze 0, więc tę formułę, która będzie wyszukiwała wartości najniższej z jednym albo z wieloma kryteriami, tę formułę będzie trzeba zbudować troszkę inaczej. Do dzieła. Skorzystam z funkcji min. Tej funkcji min powiem, aby Excel zbudował tablicę, w której będą znajdowały się te ceny, które spełniają kryteria, czyli dotyczą produktu wybranego w B2, a pozostałe ceny zostaną zamienione na przykład na pusty ciąg tekstowy, na nic. Jak to zrobić? Użyję funkcji jeżeli i funkcji jeżeli powiem, sprawdź, czy te produkty, które znajdują się w obszarze od B5 do B16, są równe temu, który jest wpisany w B2. Spójrz, w wyniku działania tej operacji powstanie tablica, w której będą prawdy i fałsze. Prawdy znajdują się na pozycjach, na których są produkty takie jak wybrane w B2. Kliknę Ctrl-Z, aby to cofnąć i powiem Excelowi, wszędzie tam, gdzie będzie prawda, chciałbym, żebyś wybrał cenę z tego obszaru. W przeciwnym razie wpisuj nic, czyli wpisałem cudzysłów. Zamykam nawias od funkcji. Jeżeli zamykam nawias od funkcji min, to jest formuła tablicowa, więc powinienem ją zatwierdzić naciskając Ctrl-Shift-Enter. I tak zrobię. Ctrl-Shift-Enter i spójrz 123. Zmienię produkt na jakiś inny, na przykład Milky Way. Spośród cen dla Milky Way, a najniższa to 128. Jak ta formuła będzie działała? Jeżeli zaznaczę środek, czyli argument liczba dla funkcji min i nacisnę F9, aby zobaczyć, co z tego wychodzi, to spójrz, pojawia się tablica inna niż była w przypadku tamtej wcześniejszej formuły. Tutaj pojawiają się puste ciągi tekstowe, natomiast tam pojawiały się zera. Ciągi tekstowe, generalnie tekst jest przez funkcję min ignorowany, więc ta funkcja min wybiera wartość minimalną spośród tych trzech, w tym przypadku liczb, które są tutaj w tej tablicy.